Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj recenzja zestawu Dorado Pojedynek i według moich przeczuć był to najlepszy zestaw, czy też najbardziej podobający mi się zestaw, który kupowałem. Ale jak widać przy okazji poprzedniej recenzji, życie zweryfikowało, że zestaw, który nie do końca mi się podobał, to mi się spodobał, więc może tutaj będzie inaczej. Przekonajmy się w dzisiejszej recenzji. Zestaw katalogowo kosztuje 139,99. Posiada 3 minifigurki, posiada całkiem fajnie skonstruowany domek i tego pick-upa, który no tutaj wygląda ok. Tutaj też wygląda ok. A czy będzie po złożeniu wyglądał ok? No nie wiem. W przypadku tego zestawu, zobaczcie, to już pokazywałem w holu, tutaj mamy w pionie ten obrazek z prezentacją jego zawartości. Tutaj mamy takie miniaturki tych postaci, które się pojawiają. Trochę informacji o jego nazwie, skala 1 do 1 minifigów, bardzo ładnych zresztą. No i cóż, bardzo duże logo Lego i Overwatcha. No i informacje, gdzie to zostało wyprodukowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zestaw dość ciężki i znowu się powtórzę, tak jak mówiłem w holu. W stosunku do tego średniego zestawu, który recenzowałem za 119,99, ten waży o wiele więcej, kosztuje tylko dwie dychy więcej. I mamy w końcu ponumerowane woreczki. Mamy woreczek numer 3, numer 2, numer 1. O, bardzo malutki bym powiedział. I oprócz tego mamy kilka naklejek, raptem 7, nie, 6 właściwie, bo to jest, to, aha, myślałem, że są dwie naklejki, a to jest jedna. Ale takie ładne bym powiedział, ładne nadruki. No i tutaj te elementy na tego pick-upa. I mamy dwie instrukcje. No to już wielokrotnie oczywiście o tym mówiłem. Po co dawać po dwie instrukcje do relatywnie niedużych zestawów? Nie mam zielonego pojęcia, ale Lego dalej sobie to uskutecznia. I oczywiście dwie instrukcje dwóch różnych jakości, no jak Polska A i Polska B. Ta jest ze zdecydowanie lepszej jakości papierem kredowym na okładce, a ta już ma taki papier jak w środku cała instrukcja, więc trochę smuteczek. No ale cóż, zabieram się za budowanie i oczywiście wracam do Was za chwilkę z recenzją. Dorado pojedynek zbudowany, no i cóż, moje obawy były słuszne jeśli chodzi o sam budynek. On jest po prostu długi, tak na upartego na 5 studów, a właściwie sam budynek chyba nawet na 4. Natomiast na pewno nie zawiódł mnie ten pick-up, nie zawiodły mnie figurki, które naprawdę wyglądają bardzo, bardzo ładnie. No i myślę, że chyba każdy z elementów musimy po kolei omówić. Może na początek skupimy się na pick-upie. No cóż, przyznam szczerze, że gdybym naniósł tutaj kilka drobnych modyfikacji, to byłby to ewidentnie samochód podobny do złomka z aut Disneya i Pixara. Jest bardzo ładnie skonstruowany. Z przodu szczególnie mi się podoba. Zobaczcie, bardzo fajnie wygląda maska. Tutaj, no okej, okay, te symulowane drzwi są trochę słabe. Błotniki dają ewidentnie radę. Dach, szybka, wszystko gra. Pakę po prostu można trochę przebudować. I zobaczcie, tutaj rzeczywiście są zamontowane koła. No ale, panie kierowniczko, to nie pojedzie. Nie ma opon. Ale są te takie, no, nazwijmy to roboczo repulsory, które powodują, że on się ma pewnie unosić. Tutaj mamy na pace umieszczony jakiś taki, nie wiem, pojemnik z energią. Nie wiem, co to jest, dawajcie znać w komentarzach. Ale fajnie to jest skonstruowane, więc za to plus. Paka jest trochę goła, ja bym to trochę pewnie wytajlował, jak to ja. Ale sam pojazd zdecydowanie daje radę. Trochę jest paka krótka w stosunku do przodu, dlatego że myślę, że tutaj przód jest pewnie długi na jakieś około 10 studów, może i 12 tak na upartego, a paka ma tylko 10, więc to jest minus. Trochę te elementy techniksowe wystają, ale mimo wszystko za przednią część samochodu myślę, że spokojnie można dać dyszkę. No ten tył jest do przecierpienia, do zmodyfikowania, ale ogólnie konstrukcja mi się podoba. No i tutaj na pewno fajnie właśnie są te repulsory zmontowane, że mamy tutaj kilka odcieni różnych kolorów i rzeczywiście fajnie to może, wiecie, imitować takie coś w stylu... No dobra, ale o co chodzi Ci z tym budynkiem? Przecież on wygląda w sumie spoko, ładny jest, brama fajna, szeroka, wszystko się zmieści i ciężarówka wiezie i w ogóle... No okej, okay, z przodu niby spoko. Dobra, zacznijmy może od tego, co jest po prawej stronie. Mamy tutaj jakiś taki straganik, no
Nie nazwę go warzywniakiem, bo tam są owoce, mamy dwa banany, mamy trochę wisienek, jest jakiś daszek. Tu z tego słupka biegnie element dobrze nam znany z zestawów Spider-Mana, tylko że w kolorze czarnym, a nie białym. Są fajnie zresztą wykonane takie lampiony. Zobaczcie, lampiony są zrobione z diamencików w kolorze żółtym. Tutaj jest, nie wiem, czy to jest coś nawiązującego do czegoś konkretnego w Overwatchu. Nie wiem, bo jeśli nie, to nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Jakiś taki, nie wiem, lampion w kształcie smoka? Moja wyobraźnia aż tak daleko nie sięga. Dobra, zobaczcie, tu w okienku mamy jakąś tam świeczkę, patent dobrze znany od Spottera. Okna tutaj po bokach są pozabijane. Wszystko jest fajnie odstudowane, bardzo ładnie wykonane okiennice, zdecydowanie na plus. Mamy tutaj również te latarenki. Okej, fajnie, ale zobaczcie, daszek. Daszek wysoki na 2 study, bieda straszna. Można to było zrobić choćby, nie wiem, na 6 studów, żeby ten dach był lekko pociągnięty, bo to naprawdę aż tak gryzie w oczy. Być może w misji tak to wyglądało i ten dach był taki krótki, ale czy na pewno? No, nie wiem. Ja to oceniam z poziomu takiej, wiecie, Lego estetyki. To jest po prostu słabe. Ten dach, sam budynek z przodu mi się podoba, ale powinien być, no, chyba choćby za 2 razy dłuższy, choćby na te 8 studów. To jest ewidentnie trochę wiocha. Bardzo ładna naklejka tutaj, która symbolizuje jakieś tam, wiecie, pewnie graffiti i te sprawy. W środku mamy drugą z... No i banany się wysypały. No. Justice. Jack Morrison. Dobrze, że nie Justice for All, bo jak wiadomo, Metallica skończyła się na Kill 'Em All. Dobra, z powrotem umieszczam w straganie te banany. Wrzucam również wisienki, bo z drugiej strony również mamy naklejkę. Ta jest nieco większa. Wygląda w ten sposób. Wszyscy fani Overwatcha teraz powiedzcie, o co chodzi. No i cóż, no i budynek od środka wygląda po prostu kiepsko. Mamy te okiennice, które możemy sobie dźwignąć, bo rzeczywiście dzięki temu, że je wypychamy do przodu, no to tworzy nam się taki właśnie, wiecie, wizerunek powybijanych okien, trochę, nie wiem, w stylu Sarajewa. No okej, tragedia ludzka, ale mniej więcej tak to wyglądało. No i cóż, tutaj jeszcze umieściłem tą apteczkę, tą paczkę energii, bo w sumie to chyba instrukcja nawet nie do końca mówiła, gdzie ją umieścić. I gdyby ten budynek troszeczkę zmodyfikować, podwyższyć mu dach, trochę go pogłębić, może wrzucić tam choćby 2-3 jakieś duperelki do wyposażenia, byłby o wiele lepszy, bo on naprawdę z przodu stwarza świetne pozory, ale wiecie, to jest jak... No, z dofinansowanymi kobietami, które później okazuje się, że jednak nie są takie, jak być powinny. Żniwiarz McCree i żołnierz 76 albo 76, w sumie nie wiem. Mała taka uwaga, ktoś z Was pod holem pytał, dlaczego McCree nie ma wystających spod kapelusza włosów. Otóż ma oddzielnie włosy. O, i wygląda jak Aragorn, tylko taki trochę bardziej hebanowy. No, także mamy to rozwiązane i zajmijmy się minifigurkami. Dobra, może na początek żniwiarz, bo jest pierwszy z lewej. Żniwiarz wyposażony w 2 takie, no, całkiem pokaźne strzelające elementy. Nie nazywajmy ich bronią, broń Boże, pistoletami albo czymkolwiek jeszcze innym. Nóżki niestety niezadrukowane. Torsik, ok, bardzo fajny, poprawny. Kaptur, dobrze nam znany choćby i z Nazguli, z Dementorów i innych tego typu demonów. Główka zadrukowana z jednej strony. No, przyznam szczerze, że nie chciałbym takiego gościa w prawdziwej wersji gdzieś tam na żywo spotkać. Z tyłu torsik taki ok. I dość nietypowa pelerynka, wycięta w formie takiego trapezu. Tutaj z nachodzącymi elementami na ramiona żniwiarza, więc wygląda to zdecydowanie w porządku. O, właśnie. Żołnierz nam się przewrócił, no jak zwykle, jakiś tam problem, bo czemu nie? Ten też się przewraca. Za dużo mają te spluwy, wiecie, to jest niestety zmora tych minifigów, że one się po prostu przewracają. Dobra, przejdźmy sobie do McCree może, bo ten widzę, że tutaj ma tę spluwę, to w ogóle ma chyba jakiś kompleks mniejszości albo kryzys wieku średniego. McCree, no jeśli tak, chodzi o kapelusz, dobrze znany choćby i z Indiana Jonesa, taki nawiązujący do tych wszystkich adventurers i tak dalej. Ukłony dla Flockozaura, dobry wieczór. Figurka chyba najlepsza w ogóle z tego setu. Świetny torsik, jeszcze chyba lepsze nóżki. Zobaczcie, tutaj naboje
Cały pasek przeciągnięty przez dwie nogi, bardzo to dobrze wygląda. Rewolwer w jednej ręce, druga rączka w ogóle w innym kolorze. Plecy trochę jak u Ironmana. Nie podoba mi się ta peleryna, dlatego że na obrazkach, w instrukcji, w ogóle wszędzie wyglądała w taki sposób, jakby mu tak, wiecie, lekko opadała, jak takie poncho. Niestety nie opada. Główka znowu jednostronnie zadrukowana, ale bardzo ładna, fajnie porośnięta twarz, broda, wąs, tutaj jakieś baki. Można by nawet gdzieś tam, myślę, się sugerować tą twarzą przy tworzeniu takiego staruszka Logana. Myślę, żeby nie było z tym problemu. Dobra, wielka spluwa. Wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Włoski, białe, takie trochę... Dobra, nie będę się wypowiadał. Główka znowu jednostronnie zadrukowana, ale zobaczcie, no, bardzo kosmiczna. Można by, myślę, na podstawie tej główki zrobić jakiegoś niezłego ufola. Nóżki niestety bez nadruku, ale torsik, no, taki powiedziałbym sportowy dresik, jak skoczkowie narciarscy w przerwach między pierwszą a drugą serią. Z tyłu wielki nadruk 7-6. No i cóż, tak to się prezentuje. Przyznam szczerze, że akurat ten set pod kątem minifigów jakoś tak nie miażdży orzeszków. Chyba ten... Właściwie i jeden, i drugi z tych mniejszych setów bardziej mi się podobały. Tutaj zdecydowanie McCree wygrywa. Być może przez to, że brakuje mi takiej serii westernowej. Ja bardzo chciałbym, żeby LEGO znowu wypuściło pełnoprawną serię westernową jak w latach 90. Nie jakiegoś tam Lone Rangera oszukanego, tylko po prostu western. Uprzedzam, że w przypadku elementów zapasowych mogłem coś pogubić, bo mi się pomieszały między jednym, a drugim, a trzecim zestawem, bo nagrywam to w jeden dzień. Mamy zapasowy rewolwer, mamy trochę jakichś tam groszków, wisienki, nawet banana nie dali zapasowego. O, płomień świecy jest zapasowy i jeden ten taki żółty diamencik. Ja wiem, że diamenty nie są żółte, choć fakt faktem mają żółte przebarwienia, ale tak docelowo żółte to one nie są. O, i na przykład złoty uchwyt do wiadra, także no, jeśli chodzi o elementy zapasowe, to tak średnio. I chyba pora na ostatni rzut oka na ten oto zestaw. No, cóż, moje obawy były słuszne. Najbardziej się chyba właśnie na ten zestaw nakręcałem. I szczerze mówiąc, nie zawiódł mnie. Ten pick-up naprawdę wygląda ok. Ten budynek po kilku delikatnych modyfikacjach byłby zdecydowanie w porządku, bo mimo wszystko chyba gdzieś tam trochę pogubiłem się z zapamiętaniem, ile on realnie kosztował. 139,99 to nie jest cena, która jest w stanie wygenerować nam potężny budynek, duży, fajny samochód i na dodatek jeszcze świetne minifigurki, bo one są naprawdę bardzo dobre, ale McCree zdecydowanie dzisiaj wygrywa i wydaje mi się, że mam taką delikatną rozbieżność, dlatego że ten pośredni zestaw, czyli Hanzo kontra Genji, jest pod kątem minifigurek chyba lepszym zestawem. Pod kątem konstrukcyjnym jest bardzo fajny, bardzo spójny, ale pod kątem tego, jak on prezentuje się, jeśli weźmiemy pod uwagę tą okazałość, tamten zdecydowanie przy tym blednie. Tutaj pamiętajcie, dwie dychy więcej, dużo więcej klocków, a dużo klocków w kolorze piaskowym, które są przydatne. Bardzo fajny pick-up, który można trochę przebudować i mieć naprawdę świetny samochód w jakimś swoim mieście LEGO i dwie poprawne minifigurki, bo tutaj absolutnie nie przyznam jakiegoś orderu uśmiechu i bardzo, bardzo dobry McCree. No cóż, to chyba na tyle, jeśli chodzi o moje recenzje LEGO Overwatch. Być może jeszcze w przyszłości pojawią się, właściwie pojawi się recenzja zestawu z mechami, no ale to czas pokaże, bo mnóstwo zestawów jest jeszcze do kupienia, do zrecenzowania. Mamy Star Warsy, mamy City, mamy kolejne zestawy z LEGO Przygody. Na wiosnę będzie to Story, będą Avengersi, także gdzieś tam ten Overwatch może niestety zaginąć w otchłani, ale chyba mechy i tak się na tym kanale pojawią. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!